Mam na imię Maja i mam trochę nietypowe zainteresowanie. W momencie, gdy moje koleżanki zostają fankami różnych biberów, ja i mój ulubiony kalkulator trafimy biznesowe fakty i stereotypy. Wszyscy dbamy o koszty i zyski, dlatego wszyscy pracujemy w księgowości. Ja zamierzam Wam udowodnić, że księgowość jest fascynująca i dziecinnie prosta. To był sobotni grill. Typowy. Nic wielkiego. Ale za to kolega mojego taty, pan Darek, wciąż opowiadał o swoim nowym samochodzie. Bardzo ładny samochód. Range Rover. Pan Darek wiele nam opowiadał o jego zaletach. W końcu nonszalancko rzucił zdanie, które bardzo mnie zainteresowało. Wiecie, jak miałem oddać Państwu, to wolałem już wydać na dobry samochód. Trzeba oszczędzać na podatkach. Zaintrygowało mnie. Czy pan Darek faktycznie wzniósł się ponad fiskusa? Policzmy. Sprawdziłam. Range Rover kosztuje 310 tysięcy złotych. Netto. Z racji na to, że Darek wziął leasing na 3 lata, łączny koszt samochodu wraz z odsetkami i kosztami leasingu to jakieś 344 tysiące netto. Czyli Darek zapłaci 380 tysięcy brutto. I teraz najprzyjemniejsze. Ile na tym zaoszczędzi? Odliczmy połowę VAT. Czyli 35,5 tysiąca. Oszczędność. Przez 3 lata raty leasingowe pójdą w koszty, co daje oszczędność rzędu 59 tysięcy. O tyle mniej zapłaci podatku i tych pieniędzy faktycznie nie odda Państwu. Sukces! Ale po 3 latach wartość samochodu spadnie i będzie wynosiła tylko 180 tysięcy. Jak będzie chciał go sprzedać, to odda 33,5 tysiąca VAT-u i prawie 28 tysięcy podatku dochodowego. Za 3 lata posiadania tego auta zapłaci czystą gotówką 165 tysięcy. No ale jeździ ręcz. To na pewno wielka przyjemność. Jeżeli go na to stać, to super. Wniosek. Inwestycja w samochód nie jest najlepszą metodą na obniżenie podatków. Samochód po prostu kosztuje i nic ani nikt tego nie zmieni. A w dodatku błyskawicznie traci na wartości. Są inne sposoby na obniżenie podatku. A jak mi nie wierzycie, to zapytajcie się mojego wujka, Eryka. On się na tym zna. Zapraszam.